Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Maryja, widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na uroczystość. Dziś redemptoryści, dziś Toruń, bo to jest patronackie, można powiedzieć, diecezjalne sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I dziś to święto piękne przeżywamy w parafii świętego Józefa w Toruniu na Bielanach. Dziś stajemy przed świętym wizerunkiem jako jedni z proszących, niosąc nasze doświadczenie, cierpienie, niepewność, rozterkę. Wołamy więc zgodnie: o Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Matka mówi o tym, co najważniejsze, wskazuje na Jezusa, nazywamy ją wskazującą drogę. Ona, jak Matka, idzie i uczy nas wybierać właściwe drogi. Niech Maryja, Matka Bożej Nieustającej Pomocy, uczy nas wybierać zawsze, niezależnie od okoliczności, Chrystusa jako centrum naszego życia i wspiera nas w osobistym przylgnięciu do Niego. Drodzy Państwo, Was też chcemy polecać u Matki Najświętszej w tym sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Za chwilę Eucharystia, a wcześniej też wprowadzi nas w uroczystość ojciec Wojciech Zagrodzki, rektor wspólnoty, proboszcz parafii i kustosz tego sanktuarium. Drodzy siostry i bracia, gromadzi nas dzisiaj w świątyni uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Znajdujemy się w jej sanktuarium na toruńskich Bielanach. To właśnie z tego miejsca transmitowana jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę przez Radio Maryja. Jej ikona jest jedną z najbardziej znanych na całym świecie. W iluż domach w Polsce jej wizerunek został umieszczony na ścianach mieszkań? Została uroczyście wprowadzona do blisko 2000 kościołów i kaplic w Polsce. A szczególnej czci i nie sposób tego nie zauważyć. Doznaje na tej ziemi, na której się znajdujemy, tak, że została ogłoszona główną patronką diecezji toruńskiej. Radujemy się, że jest z nami pasterz diecezji toruńskiej, ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, który będzie przewodniczył dzisiejszej uroczystości. W osobach księdza prałata Stanisława Majewskiego, księdza prałata Marka Rumińskiego i księdza kanonika Dariusza Kunickiego witam i pozdrawiam wszystkich kapłanów przybyłych tu do sanktuarium z różnych parafii. Witam i pozdrawiam alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, przybyłych razem z księdzem rektorem Stanisławem Adamiakiem. W osobach sióstr Józefitek, które posługują przy tym sanktuarium, witam wszystkie siostry zakonne, jak zawsze obecne podczas tej uroczystości, które swoje charyzmaty wnoszą w bogactwo tej diecezji. Witam księdza Krzysztofa Winiarskiego, Michalitę, reprezentującego zakony męskie diecezji toruńskiej i oczywiście nie mogło dzisiaj zabraknąć redemptorystów, którzy celebrują swoje święto patronalne. Dobrze, że są z nami przedstawiciele władz samorządowych. W ostatniej chwili z ważnych przyczyn musieli odwołać swój przyjazd pan prezydent miasta Torunia oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witam obecnych wśród nas pana Przemysława Przybylskiego, radnego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego razem z małżonką,
a także pana Adriana Mula, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Torunia. Chcę nade wszystko powitać i pozdrowić wszystkich pielgrzymów przybyłych na dzisiejszą uroczystość z różnych ośrodków duszpasterskich, nie tylko z miasta Torunia. A wśród nich serdecznie witam parafian parafii świętego Józefa w Toruniu, gospodarzy tego miejsca. Witam również wiernych przybyłych wraz ze swoimi duszpasterzami z parafii, które przyjęły w swoich świątyniach ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która w ostatnich dniach peregrynowała po toruńskich kościołach. Pozdrawiam wreszcie wszystkich, którzy będą łączyć się z nami w modlitwie za pośrednictwem fal Radia Maryja i telewizji Trwam. Pozdrawiamy z tego miejsca za pośrednictwem fal radiowych i telewizyjnych wszystkie parafie, które noszą tytuł Nieustającej Pomocy oraz te parafie, gdzie odprawiane jest nabożeństwo nowenny nieustannej. Drodzy siostry i bracia, Matka Nieustającej Pomocy, tak się do niej zwracamy, zawsze była, jest i będzie blisko ludzi ubogich, cierpiących, poszukujących i błądzących. Trudno się więc dziwić, że rzesze wiernych przychodzą przed jej oblicze, by szukać pomocy. Przybywamy również my, niosąc w sercach swoje własne prośby. Każdy z nas niesie przecież w to miejsce swoje rodziny, swoich bliskich, ale chcemy również serdeczną modlitwę zanieść w intencji całego Kościoła, w intencji diecezji toruńskiej, która przeżywa dzień uroczystości patronalnej, także w intencji naszej ojczyzny w czasie wyborów prezydenta i wreszcie modlitwę w intencji i nasze szczere wołanie o zatrzymanie pandemii. Połączmy więc nasze serca, przygotowując je do złożenia Bogu w darze podczas najświętszej ofiary, która za chwilę się rozpoczyna. Oh,
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, gromadzimy się w naszym diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, aby razem z Maryją na ołtarzu naszego Pana Jezusa Chrystusa w doskonałej modlitwie w czasie mszy świętej złożyć wszystkie nasze sprawy. Przede wszystkim chcemy prosić o Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, dla naszej diecezji, dla każdej wspólnoty parafialnej i dla rodzin, które tworzą naszą diecezję. Chcemy prosić o szczęście, pokój, o ustanie wszelkich zagrożeń, a przede wszystkim o to, aby wreszcie ustała epidemia, abyśmy mogli bezpiecznie spotykać się w swoich rodzinach i na zewnątrz. Te wszystkie sprawy składamy na ołtarzu naszego Pana, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Uznajmy przed Panem Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, myślą o odczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy jako matkę gotową nieustannie pomagać. Spraw, abyśmy gorliwie wypraszając jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki i wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w otchłani, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: Słuchajcie więc, domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Oto Słowo Boże. Zamkiem warownym, aby mnie ocalić, bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. Jesteś moją nadzieją, Panie, Tobie ufam od młodości. O Boże, nie stój z daleka ode mnie, Boże, pośpiesz mi z pomocą. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami.
a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty. Ma 7 głów i 10 rogów, a na głowach 7 diademów. Ogon jego zmiata 3 część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, a żeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże. Jezusa stała Jego matka i uczeń, którego miłował. Jezus rzekł do ucznia: oto matka Twoja. Z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, 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 alleluja. Przewielebni bracia kapłani, czcigodne osoby konsekrowane, bracia redemptoryści, szanowni przedstawiciele władz świeckich,
Drodzy diecezjanie, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, czciciele Matki Bożej nieustającej pomocy. Drodzy słuchacze Radia Maryja i telewidzowie telewizji Trwam. Obchodzimy dziś uroczystość Matki Bożej nieustającej pomocy, patronki diecezji toruńskiej. W tej mszy świętej stajemy wiernie przy Maryi, aby nasze sprawy, prośby o pomoc, przeróżne intencje złożyć w jej matczyne ręce, by ona razem z nami urędowała u swojego Syna. Kult Matki Bożej jako wspomożycielki wiernych jest bardzo, bardzo dawny. Sięga bowiem początków chrześcijaństwa, już od IV wieku. Mamy bardzo wiele oznak kultu publicznego oddawanego w chrześcijaństwie świętej Bożej Rodzicielce. Ale my dobrze wiemy, że w tym kulcie znaczącą rolę odgrywa powszechne przekonanie o wyjątkowym miejscu Maryi i związana z tym wiara w jej pośrednictwo. Dlatego wierni Kościoła w przeróżnych okazjach uciekają się do Maryi pełni ufności, że zostaną wysłuchani. Zaufanie do Maryi wyrażają jej tytuły, liczne tytuły: wspomożycielka, pocieszycielka, uzdrowicielka, a nawet cierpliwie słuchająca. Taki tytuł nosi Matka Boża w sanktuarium w Rokitnie, gdzie tydzień temu w imieniu całej naszej diecezji uroczyście przekazałem relikwie błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego tamtejszej diecezji, aby był z nimi, aby ich uczył i pobożności, i odwagi. Wszystkie te tytuły podkreślają, że Maryja wysłuchuje próśb swoich dzieci, czyli nas wszystkich. Kult Matki Bożej nieustającej pomocy nie tylko w diecezji toruńskiej, ale na ziemiach polskich i w innych krajach świata związany jest przede wszystkim z redemptorystami i ich posługą. Jesteśmy im za to wdzięczni, gdyż to przede wszystkim dzięki ich działalności misyjnej w naszych parafiach nie tylko jest ikona Matki Bożej nieustającej pomocy. Ikona, która ma bardzo bogatą symbolikę, ale przecież w naszych parafiach regularnie jest nowenna za jej wstawiennictwem. To jedna z praktyk ciągłej modlitwy, która jest odpowiedzią na wezwanie Pana Jezusa, że zawsze należy się modlić i nigdy nie ustawać. Do istoty tego nabożeństwa należy tak zwana modlitwa rzymska, a jej pierwsze słowa wyjaśniają sens nabożeństwa. Z ufnością przychodzimy, aby błagać o pomoc. I nie liczymy na własne zasługi, ponieważ jesteśmy grzeszni i słabi, ale liczymy na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na wielką, niezrównaną miłość macierzyńską Maryi. Przepiękne słowa, które oddają naszą pobożność, która jest tak charakterystyczna dla nas w naszej Ojczyźnie. Kult Matki Bożej nieustającej pomocy odwołuje się do całego życia Maryi i jej znaczenia w historii zbawienia. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa tematy. Najpierw zauważmy, że Maryja ukazana jest na kartach Pisma Świętego oraz w tradycji jako modląca się i jako wzór modlitwy. Jej słowa są modlitwą. Pięknym przykładem takiej modlitwy jest Magnifikat, tekst wypowiedziany lub nawet wyśpiewany przez Maryję, a przecież oparty na słowach Starego Testamentu. Natomiast w Wieczerniku Maryja modliła się z apostołami. W Dziejach Apostolskich zostało napisane, że Duch Święty stąpił na ziemię i ustanowił żywy Kościół, dał mu moc, gdy uczniowie byli zgromadzeni wraz z Maryją i modlili się. Moi drodzy, Duch przychodzi tam, gdzie jest jedność, wspólnota, i przychodzi tam, gdzie jest żarliwa modlitwa, czyli otwarcie na Boga. Maryja jest natomiast centrum tego modlącego się zgromadzenia. Jest niejako uosobieniem modlącego się Kościoła. Kardynał Ratzinger w jednym
ze swoich tekstów, zanim został papieżem, napisał, że Maryja jest modlitwą, która stała się osobą. Modlitwa, która stała się osobą. W sercu Kościoła Maryja jest zawsze modlitwą. Od IV wieku, głównie w sztuce chrześcijańskiej Wschodu, Maryja często jest ukazywana jako ta, która się modli, orante. Niekiedy trudno rozkrzyknąć, czy ma to być symbol całego Kościoła, czy też jest to sama Maryja. Obydwie te rzeczywistości zachodzą na siebie, przenikają się. Maryja jest niejako nieustannym zaproszeniem do modlitwy. Ponadto ona wskazuje, by modlitwa Kościoła odbywała się z apostołami i z nią jako matką oraz w oczekiwaniu na Ducha Świętego, w otwarciu na Ducha Świętego. W praktyce oznacza to, że żywy Kościół nie jest obok lub przeciw apostołom i pasterzom, ale z nimi. Dla nas ważna jest również obecność Maryi, która wstawia się za nami, modli się i nas wzywa do modlitwy. Razem we wspólnocie modlącego się Kościoła otrzymujemy moc Ducha Świętego. Chyba najbardziej moc modlitwy widać w czasie mszy świętej. Dlatego w czasie pandemii tak bardzo brakowało nam obecności na Eucharystii. Wielu to wyrażało. Teraz, kiedy już dzięki Bogu możemy się modlić, korzystajmy z tego, choć pamiętajmy, że czas pandemii nie minął i nadal trzeba zachowywać zasady bezpieczeństwa, a przede wszystkim trzeba być roztropnym i odpowiedzialnym. Zaapelował o to nawet ostatnio ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Pierwsza lekcja, którą przekazuje nam dziś Maryja, to wezwanie do jedności w Kościele i do modlitwy. Jedność ewangeliczna to nie jest monolit, ale wspieranie się wzajemne, troska o siebie nawzajem, odpowiedzialność jednych za drugich, to nawet braterskie upomnienie. To jest też wezwanie do nawrócenia. I długo by można wymieniać, co mieści się w kategorii tej ewangelicznej jedności. Apostołowie też mieli swoje problemy. Judasz zdradził, Piotr zaparł się Jezusa, innym brakowało odwagi i właśnie wówczas trwali na modlitwie z Maryją. Nie uciekali, nie krytykowali, nie szukali rozłamów, ale trwali na modlitwie z Maryją. Po ludzku mieli sporo powodów, aby się kłócić, popaść w przygnębienie lub złość, a oni możliwe, że dzięki Maryi właśnie zgromadzili się na modlitwie i trwali razem. Czy to nie jest bardzo konkretne wskazanie dla nas? Wytrwale trwać na modlitwie, dbać o jedność i prosić o dary Ducha Świętego. Oto zadanie dla nas na ten czas. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że Maryja była u początku, zawsze u początku ważnych wydarzeń związanych z Jezusem i z uczniami. Niektórych wydarzeń nawet była skromną, dyskretną, ale skuteczną inicjatorką. Na przykład tak dokonał się cud w Kanie Galilejskiej. Podajmy przykłady obecności Maryi na początku ważnych dzieł. Najpierw ziemskie życie Jezusa. To ona jest u początku tego ziemskiego życia, to ona przyjmuje słowo Pana, to ona jest pełna łaski, jest otwarta na łaskę. I nie tylko daje początek ziemskiego życia Jezusa, ale jest u początku, znowu początek, publicznej działalności Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej. Znak w Kanie zostaje zainicjowany przez Maryję. Jest konsekwencją uważnego wsłuchiwania się w potrzeby ludzi. W Kanie Galilejskiej rozpoznajemy Maryję chyba po raz pierwszy jako Matkę Bożą nieustającej pomocy właśnie. Zresztą podobnie objawiła się w czasie nawiedzenia świętej Elżbiety, gdy z pośpiechem poszła pomagać swojej starszej krewnej.
Po trzecie, Maryja pod krzyżem. To też początek. Niektórym może krzyż kojarzyć się z końcem. Tak chcieli jego przeciwnicy Pana Jezusa. Oni mieli nadzieję, że sprawę Jezusa można zakończyć śmiercią na krzyżu i zamknąć w pilnie strzeżonym grobie. Tymczasem krzyż nie jest końcem, wręcz przeciwnie, jest początkiem, bramą zbawienia, centralnym punktem całej drogi Jezusa i początkiem nowej historii. A z przebitego boku Jezusa wypłynęły krew i wino. I tradycja widzi w tym wydarzeniu początek sakramentów i znów Maryja jako jedna z pierwszych widzi zdroje łask wypływających z przebitego boku. Ponadto w dzisiejszej perykopie ewangelicznej przeczytaliśmy, że umiłowany uczeń, najczęściej przyjmuje się, że to sam Jan Ewangelista, usłyszał od Jezusa, że Maryja jest jego matką, oto matka twoja. A Maryja usłyszała, że umiłowany uczeń to jej syn. Przyjmuje się również, że Jezus w tym duchowym testamencie w umiłowanym uczniu widział cały Kościół i każdego z nas. Zatem jest to początek nowej rodziny, w której Maryja ma szczególną rolę. Jest matką. Święty Bernard twierdził, że Maryja jako kobieta mężna i wspaniałomyślna została ustanowiona przez Jezusa na Jego miejsce, jako kolumna Kościoła, aby ochraniać Go przed niebezpieczeństwami przez wieki aż do końca świata. W podobnym duchu zresztą Księga Apokalipsy odwołuje się do obrazu kobiety otulonej słońcem. Usłyszeliśmy dzisiaj o tym, mającej pod stopami księżyc, a na jej głowie wieniec z 12 gwiazd. To obraz duchowej walki i ostatecznej chwały Kościoła, połączony z niewiastą, w której można rozpoznać również Maryję. I idźmy o krok dalej. Maryja jest również w Wieczerniku, w którym trwali na modlitwie z Maryją apostołowie. Maryja oczekiwała narodzenia Jezusa i oczekiwała narodzenia Kościoła. To jest początek Kościoła, znów początek. Ukazane wydarzenia pokazują, że Maryja była u początku tego, co ważne dla Jezusa, dla Jego uczniów i dla Kościoła. Wspierała swoją obecnością i dobrym słowem apostołów i wspólnotę wierzących. Moi drodzy, ta historia nie zakończyła się w momencie wniebowzięcia Maryi, ale w sposób duchowy trwa nieustannie. Wyrazem naszej wiary w obecność Maryi jest między innymi właśnie nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Owo bycie Maryi u początku ważnych wydarzeń jest dla nas cennym wskazaniem, aby prosić Maryję o pomoc w ważnych chwilach, szczególnie na początku różnych dzieł i etapów życia, ponieważ to podkreśla pierwszeństwo Pana Boga. Taka postawa nie wyklucza codziennej modlitwy oraz odwoływania się do Boga w trudnościach. Absolutnie. Jednak szczególnie obecność Maryi jest nam potrzebna na początku, bo wtedy pokazujemy, że ona jest naprawdę ważna. Nie wtedy, kiedy już nie mamy po ludzku wyjścia, choć i wtedy nas wysłucha, ale wtedy, kiedy rozpoczynamy. Wtedy trzeba poprosić ją o pomoc, o radę, o podpowiedź. Warto przed ważnym wydarzeniem lub życiowym wyborem prosić Maryję o pomoc, o wrażliwe spojrzenie na nasze sprawy i życiową podpowiedź. Maryja z miłością potrafi podpowiedzieć, tak jak zrobiła to na weselu w Kanie Galilejskiej. Dyskretnie, ale skutecznie pomogła. Powiedziała wówczas: zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój syn. Taka modlitwa na początku ważnego wydarzenia uczy pokory, pozwala nabrać tak czasem potrzebnego dystansu, ale przede wszystkim otwiera na głos Pana Boga. Tego nam bardzo potrzeba. Dla przykładu odwołam się do początku diecezji toruńskiej, gdy biskup Andrzej zawierzył diecezję właśnie Maryi i prosił ją o pomoc. Zrealizował ów testament z krzyża w imieniu wiernych diecezji, zaprosił Maryję do siebie, do diecezji, do parafii oraz do naszych rodzin.
Podobnie, kiedy rozpoczynałem posługę w diecezji toruńskiej kilka dni po ingresie do katedry toruńskiej, zawierzyłem swoją posługę i całą diecezję jej głównej patronce. Ale przejdźmy teraz do naszego życia. Modlitwa do Matki Bożej nieustającej pomocy jest potrzebna, gdy młodzi ludzie przygotowują się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Maryja jest w stanie pomóc w rozeznaniu sytuacji życiowej. Można do niej się modlić o rozpoznanie powołania, o dobrego męża, dobrą żonę. Nie zapominajmy o tym. Każde ważne wydarzenie rodzinne to jednocześnie jakiś początek. Poczęcie i narodzenie dziecka, jubileusz małżeński, nawet śmierć bliskiej osoby w wymiarze wiary jest początkiem nowego życia. W każdym z tych momentów trzeba nam być z Maryją. Podobnie powołanie do kapłaństwa i życia konsekrowanego wymaga już na początku, gdy pojawia się pierwsza myśl o służbie Bogu i Kościołowi, żarliwej modlitwy o pomoc, najpierw o rozeznanie, a później o umocnienie, a wreszcie o bycie dobrym, charyzmatycznym sługą Chrystusa. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, niech ta dzisiejsza uroczystość zachęci nas, a nawet przynagli, do żarliwej i cierpliwej modlitwy najpierw. Trwajmy razem z Maryją przy apostołach. Zachowujmy zgodę i jedność na modlitwie właśnie. Szczególnie zapraszajmy Maryję, Matkę nieustającej pomocy, aby pomagała nam podejmować dobre decyzje związane z życiowym powołaniem. Maryjo, bądź z nami u początku każdego dobrego dzieła. Pomagaj nam nieustannie. Amen. Yeah.
wzywając wstawiennictwa Matki Nieustającej Pomocy, przedstawmy Bogu nasze wspólne potrzeby i troski. Módlmy się za Kościół, aby odważnie głosił Ewangelię wolności i niósł zbawienie wieczne każdemu człowiekowi. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby nie zabrakło w niej chleba i pracy dla nikogo. Módlmy się o dobre rozeznanie dla wszystkich Polaków i wybór odpowiedniej osoby na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Módlmy się za diecezję toruńską, która została zawierzona Matce Nieustającej Pomocy, obecnego wśród nas biskupa Wiesława, za biskupa Józefa, Andrzeja, kapłanów i wiernych, aby tworząc jedną wspólnotę uczniów Chrystusa, odważnie wypełniali swoje posłannictwo w świecie. Módlmy się również o nowe powołania kapłańskie dla diecezji i do zgromadzenia redemptorystów. Panie, prosimy. Módlmy się za zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, redemptorystów, którzy dzisiaj obchodzą swoje święto patronalne, aby zawsze pozostali wierni otrzymanemu charyzmatowi. Módlmy się za ludzi chorych, ubogich, potrzebujących i samotnych, a także za wszystkich, którzy im służą, zwłaszcza w tym czasie epidemii, pracowników służby zdrowia, służby państwowe i samorządowe oraz wolontariuszy. Módlmy się również za wszystkich zagrożonych utratą pracy. Módlmy się za wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga, aby spotkali na swojej drodze żywych świadków Ewangelii, którzy ich do serca Bożego przyprowadzą. Módlmy się za nas,
obecnych na dzisiejszej Eucharystii, jak również za rodzinę Radia Maryja, która łączy się w tej modlitwie za pośrednictwem fal eteru. Módlmy się w intencjach, które przynosimy dzisiaj przed oblicze Matki Bożej nieustającej pomocy i w intencjach, które składają jej czciciele podczas nieustannej nowenny. Wszechmogący Boże, Ty znasz nasze serca i wiesz, jak bardzo Tobie ufamy. Ty wiesz, że wiara nasza jest kształtowana w szkole Matki Twojego Syna, którą Matką Nieustającej Pomocy nazywamy. Przyjmij nasze pokorne prośby, które składamy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Nie ma mnie.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech dzięki Twojemu miłosierdziu i przedstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i Matki Maryi, ofiara ta wyjedna nam szczęście i pokój w życiu teraźniejszym i przyszłym, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili, wysławiali, obchodząc uroczystość Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Musimy śmieć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wiesławem, oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ale powiedz tylko słowo.
Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, niech nas wspomaga dostojne wstawiennictwo Twojej niepokalanej rodzicielki, zawsze dziewicy Maryi. Niech ona w swej dobroci uwolni od wszelkich niebezpieczeństw i zjednoczy obdarzonych wiekuistymi dobrami, który żyjesz i królujesz na wieki i wieku. Nie mogąc przybyć osobiście, pan prezydent miasta Torunia przekazał nam list, który teraz odczyta ojciec Adam Dudek. Wielebny ojcze proboszczu, drodzy duszpasterze, pozdrawiam ojca proboszcza, toruńską wspólnotę ojców redemptorystów, wiernych parafii świętego Józefa oraz wszystkich uczestników tegorocznej uroczystości ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. To czerwcowe skupienie naszej uwagi na głównej patronce diecezji toruńskiej należy traktować jako szczególne duchowe dobro Torunia i całej diecezji. Ojcu proboszczowi i promotorom kultu maryjnego w toruńskim sanktuarium dziękuję za oddanie, z jakim wypełniacie ten wyjątkowy charyzmat maryjny i związane z nim formy pobożności chrześcijańskiej. Bo każdy, kto głęboko przeżywa trafiające do serca frazy nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wie, że prostują one zagmatwane niekiedy ścieżki życia wielu ludzi, stabilizują i zbliżają do siebie rodziny, a także przynoszą ulgę chorym, osobom osamotnionym, starszym czy zrozpaczonym. Poza wymiarem religijnym przynoszą więc wiele dobra społecznego, co w Toruniu odbieramy z naturalną akceptacją i szacunkiem. Wszystkim uczestnikom tej maryjnej uroczystości dziękuję za modlitwę, która wspiera Toruń i wszystkich jego mieszkańców w czasach, których znakiem stały się wywołane przez epidemię lęk i osamotnienie, ale także mocne pragnienie wzajemnego wspierania się w potrzebie. Szczęść Boże, z pozdrowieniami prezydent miasta Torunia Michał Zaleski. Dziękujemy za ten list, siostry i bracia. Dobiega końca msza święta. Księże biskupie, ja świetnie pamiętam te chwile, kiedy w pierwszych dniach po objęciu posługi biskupiej w diecezji toruńskiej przybyłeś tu do tego sanktuarium, by w tym miejscu zawierzyć diecezję i swoją posługę Matce Bożej. Jestem przekonany, tym gestem, myślę, to był nie tylko gest, podjąłeś tę propozycję z ogromnym entuzjazmem. Nam wszystkim pokazałeś, tak? My tu przed jej obliczem mamy szukać inspiracji, impulsów i ochrony dla naszego życia i działania. Dziękujemy za to dzisiejsze doświadczenie i dzisiejsze słowo, którym przypomniałeś, że Maryja stała u początku wielu wielkich dzieł, jakie działy się w historii Kościoła, świata i obecności Bożej Jezusa Chrystusa na ziemi. Daj Boże, by również to nasze dzisiejsze spotkanie stało się dla nas wszystkich takim Bożym impulsem, maryjnym impulsem dla potrosze i nowego początku w dziele ewangelizacji, w której wszyscy jesteśmy zaangażowani. Przecież ewangelizacja, ona zawsze musi być świeża, musi być ciągle nowa. Nowa ewangelizacja, do niej jesteśmy nieustannie zachęceni. Bóg zapłać za to dzisiejsze słowo i doświadczenie jedności z Kościołem poprzez Twoją posługę i obecność pośród nas. Jeszcze raz dziękuję kapłanom diecezjalnym i zakonnym, siostrom zakonnym, przybyłym pielgrzymom i parafianom parafii świętego Józefa, którzy żyją w blasku tego sanktuarium.
I jeszcze raz dziękuję parafiom, które przyjęły u siebie ikonę Matki Bożej w dniach, gdy peregrynowała po kościołach Torunia. Stało się to naszym wspólnym, bardzo dobrym doświadczeniem. Dziękuję chórowi i służbie ołtarza oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia dzisiejszej uroczystości. Dziękuję ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi i wszystkim pracownikom telewizji Trwam i Radia Maryja, którzy dzięki transmisji pozwolili wielu łączyć się w modlitwie z tą uroczystością, a my z rodziną Radia Maryja czujemy się już jakoś spokrewnieni poprzez chociażby te transmisje, jakie z tej świątyni mają miejsce. Jeśli was siły jeszcze nie opuściły, duch pobożności maryjnej w dalszym ciągu ogarnia. Zapraszamy do zatrzymania się w kościele na krótki koncert pieśni maryjnej i wspólne śpiewanie pieśni maryjnej, a będzie to miało miejsce bezpośrednio po zakończeniu mszy świętej. I na koniec. I ktoś powiedział, że uciszenie burzy na jeziorze to był jeden z tak zwanych małych cudów Jezusa. Ostatecznie po jednej burzy przyjdzie następna i wtedy co, znów będzie potrzebny cud, kolejny cud? Dlatego to był, ktoś powiedział, mały cud. Wielkim cudem Jezusa jest wiara człowieka, która pozwoli mu przetrwać i tę, i każdą następną burzę w jego życiu. O taki wielki cud wiary zrodzonej w naszych sercach prosimy dzisiaj Matkę Nieustającej Pomocy. Tej wiary uczymy się od niej. I dlatego jej zawierzamy nas samych, wszystkich tu obecnych, diecezję toruńską, ojczyznę i cały Kościół. Powstańmy. I prosimy księdza biskupa, by tak jak czyni to co roku, także i w tym roku raz jeszcze potwierdził swoje i nasze zawierzenie Matce Najświętszej. Matko Boga i Matko nasza, kiedy nastała pełnia czasu, Duch Święty ukształtował w Twym łonie ludzką naturę Chrystusa, a Twoje fiat sprawiło, że stałaś się prawzorem Kościoła jako oblubienicy i matki. Dziś Kościół toruński staje przed Twoim wizerunkiem, aby z Tobą wielbić Boga Odkupiciela, aby dziękować za Twoje macierzyńskie pośrednictwo, aby uczyć się od Ciebie zawierzenia, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Nazywamy Cię Matką Nieustającej Pomocy, bo Syn Twój, a nasz Pan Jezus Chrystus, dał nam Ciebie za Matkę, abyś, wstawiając się za nami, dalej współdziałała w zbawczym dziele Syna, Odkupiciela świata. Prosimy Cię więc, Matko Nieustającej Pomocy, pozwól nam rozważać tajemnicę Twojej świętości, naśladować Twoją miłość, wiernie spełniać wolę Ojca. Ucz nas otwartym sercem przyjmować Słowo Boże, strzec je, zgłębiać Jego bogactwo i żyć Nim na każdy dzień. Można, Patronko diecezji toruńskiej, bądź nieustającą pomocą dla pasterzy, aby z całą gorliwością, słowem i przykładem prowadzili lud sobie powierzony do boskiego pasterza, Jezusa Chrystusa. Wspieraj nasze rodziny, aby upodabniając się do Twojej rodziny w Nazarecie, małżonkowie przez świętość stawali się coraz pełniej znakiem miłości Chrystusa i Kościoła, a swoje dzieci wychowywali w wierze i w miłości. Bądź opiekunką i matką dla młodzieży na jej drogach poszukiwań i wzrastania, szukania wartości i dokonywania wyborów. Wyproś jej Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy.
Ulżyj chorym, biednym, samotnym, ludziom zrozpaczonym i zmęczonym życiem. Naucz ich stać pod krzyżem i być zjednoczonymi z Twoim Synem. Zapal światło wiary w sercach tych, co odeszli od Twojego Syna i nie pozwól im zginąć. Matko naszego Odkupiciela, Matko naszej diecezji toruńskiej, Matko nieustającej pomocy, miej nas nieustannie w swojej opiece. Amen. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę. Dziękuję wszystkim kapłanom, ojcom redemptorystom. Dziękuję osobom konsekrowanym, siostrom zakonnym i dziękuję wam, umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia. Niech to dzisiejsze doświadczenie bliskości Matki zostanie w naszych sercach. Posłuchajmy słów Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Zabierzmy Maryję do siebie, do naszych rodzin, do naszych domów, do naszych parafii, do naszego życia. Ona jest naszą matką, a my jej dziećmi. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Obu słyszasz, krzyk, pomagaj.
głęboko wierzymy, że wizerunek ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest opatrznościowa dla całego świata, dla Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, ale również dla każdego z nas osobiście, szczególnie na obecne czasy. Jak przez wieki, tak i dzisiaj jest ona dla nas, jak głosi jej słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką, która prowadzi nas drogami jej Syna. Niech tak będzie, zawierzajmy się codziennie Matce Bożej Nieustającej Pomocy. Tu z pewnością, kochani, tak się dzieje, w tym sanktuarium diecezji toruńskiej, sanktuarium, gdzie duszpasterzami są redemptoryści. Zawierzamy nasze sprawy, sprawy rodziny Radia Maria, słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam. Kochani, bardzo wam dziękujemy za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.